Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Onet pisze, że Aleksander Kwaśniewski jest liczącym się kandydatem w wyścigu o stanowisko sekretarza generalnego NATO. Były prezydent mógłby uzyskać poparcie polskiego rządu? Trzymam kciuki za każdego Polaka i w Parlamencie Europejskim głosowałem na Polaków z innych opcji politycznych na różne stanowiska. Poczynając od pana profesora Geremka, na szefa parlamentu, czy Jerzego Buzka, wtedy już skutecznie, czy także kolegów z lewicy, którzy kandydowali do prezydium. No, zobaczymy. Ale realnie, ma szansę czy nie Aleksander Kwaśniewski z wiedzy pana? W swoim czasie pamiętam, jak pierwszy rząd PiSu popierał kandydaturę na przykład, z tego co pamiętam, pana Marka Belki na bardzo ważne stanowisko międzynarodowe. Drugi rząd PiSu nie popierał kandydatury Donalda Tuska na ważne stanowisko międzynarodowe. No ale miał innego kandydata, Polaka, więc tutaj popierał Polaka. Natomiast czy ma szansę? No zobaczymy, wybory będą w październiku. Wbrew temu, co mówiono wcześniej, że po raz trzeci Jens Stoltenberg będzie miał kadencję przedłużoną, czyli chciał do kwietnia, bo wtedy będzie 75-lecie NATO rocznica, więc chciał tak zakończyć. Jednak wybory będą w październiku, o czym powiedziała rumuńska rzecznik NATO. I wymienia się szereg kandydatów. Ale mówi się, że kraje naszego regionu mają szansę. Nigdy jeszcze tak, nie była sekretarzem generalnym NATO i nigdy jeszcze przedstawiciel naszego regionu nie miał takiej funkcji. Ale jeżeli Polak, to Aleksander Kwaśniewski, czy ktoś inny ma jeszcze szansę? Wie pan, ja nie wiem, czy Polska wygra wyścig o jedynkę i czy w nim wystartuje. Trzeba te szanse zbadać wcześniej. Natomiast na pewno powinniśmy aspirować do dwójki czy do trójki, a więc istotnych zastępców, kluczowych funkcji w NATO. Natomiast no, mówi się dzisiaj, to nie jest żadną tajemnicą, na przykład o obecnej premier Estonii, pani Kai Kalas. Mówi się o obecnej premier Litwy, o byłej prezydent Litwy, o obecnej prezydent Słowacji Czaputowej, Zuzanny Czaputowej. Ale też zmienia się na przykład prezydent Rumunii, a więc to już policzyłem 5 kandydatów z naszego regionu, w tym 4 kobiety. To tak kończąc ten wątek, Aleksander Kwaśniewski ma szansę, czy zdaniem pana posła to są jakieś iluzoryczne? Ja w Brukseli, a to Brukseli jest siedziba NATO, o tej kandydaturze nie słyszałem, natomiast gdyby się pojawiła, to oczywiście polski rząd powinien wspierać tę kandydaturę. Natomiast to pytanie, czy ma realne szanse. Mam takie wrażenie, że tak jak z konklawę papieskim, jak się mówi... Jak ktoś wychodzi papieżem, to wychodzi kardynałem, tak? Dokładnie. Myślę, że tak naprawdę raczej w sierpniu, wrześniu będą ci kandydaci poważni zgłaszani. Tutaj czarnym koniem może być, uwaga, pan wspomni moje słowa, być może, albo nie, Mark Rutte, czyli już 4 raz premier Holandii. Panie pośle, to teraz jak o sierpniu, wrześniu mowa, to w tym czasie można się było spodziewać pierwszych środków z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Odbudowy dla Polski. Teraz to już chyba absolutnie nierealne, żeby przed wyborami, czy w tym roku w ogóle te środki do Polski jeszcze popłynęły, biorąc pod uwagę, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, jak wyglądają perypetie tej kompromisowej ustawy z Komisją Europejską. Zobaczymy, trzeba o te środki walczyć, natomiast na pewno sytuacja... Ale to chyba sami ze sobą walczycie teraz, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o tę ustawę, bo w Trybunale Konstytucyjnym... Jako europoseł to wskazuje na szerszy europejski kontekst. Ja pamiętam, jak byłem... No, 3 razy byłem w Bułgarii w ostatnim roku i tam po kilku tygodniach negocjacji premier Kirill Petkow uzyskał KPO, będąc premierem kraju, który od 15 lat jest na pierwszym miejscu listy najbardziej skorumpowanych krajów w Unii Europejskiej. Więc wydaje mi się, że tutaj pan tu mówi o jakimś ping-pongu wewnątrz Polski. Ja bym wskazał na szerszy, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, jakimś paraliżu przecież Trybunału Konstytucyjnego. Ja tu pokazuję, że ewidentnie była dobra wola i przymykanie oczu przez Komisję Europejską na Bułgarię, która w unijnych statystykach od 2007 roku, czyli od wejścia tego kraju do Unii, jest na pierwszym
pierwszym miejscu tej listy krajów z największą korupcją, także środków unijnych, a to było kryterium, które Unia to jeszcze podjęła. O środkach unijnych i defraudowaniu porozmawiamy za chwilę. Dla Polski te negocjacje były wielomiesięczne. Tutaj wyraźnie widać złą wolę Brukseli. Ale w listopadzie przecież w tym studiu mówił minister Szymon Szynkowski w Elsenku o tym, że jest porozumienie z Komisją Europejską, trzeba przyjąć te ustawy. To początek grudnia to był, nie koniec listopada, początek grudnia. Już trzeba przyjąć te ustawy, i mamy co? Początek marca? I gdzie są te przepisy? Przecież one nie było mi tutaj w listopadzie. Ale zdecydował mniejszą historię pan poseł zna, prawda? Natomiast myślę, że rząd dobrze robił. Bruksela nie pozwoliła przyjąć tych przepisów. Rząd dobrze robił, idąc na kolejne kompromisy, pokazując w ten sposób, że my mamy dobrą wolę. Ale on nie został zrealizowany, ten kompromis. Ta ustawa nie obowiązuje. Tylko że inne kraje nie miały stu kilkudziesięciu kamieni milowych i miały zielone światło i szybką ścieżkę. I to pokazuje ewidentnie złą wolę Brukseli w tej sprawie. Panie pośle, mówił pan o tym, jak w Rumunii środki unijne są źle wydawane. To teraz zapytam o Polskę i o pana posła. Ile środków pan poseł oddał Parlamentowi Europejskiemu, tych, które miały być w ramach kilometrówek nieprawidłowo pobrane? Wszystko już o tym mówiłem. Tyle, ile Ale u nas tu jeszcze nie, bo pamiętam, że kiedyś byliśmy umówieni na rozmowę z panem posłem i okazało się wtedy jakaś informacja, wieczorem się ukazała, że musi pan oddać te środki Parlamentowi Europejskiemu i do tej rozmowy nie doszło, więc... Bardzo żałuję i żałuję, że przez długi czas tu nie byłem zapraszany. Mam nadzieję, że to się będzie teraz zdarzało częściej. Na to liczę. To doprecyzujmy ten wątek. Więc tyle, ile Parlament Europejski zażądał, tyle oddałem. Czyli 50 tysięcy euro, czy więcej? 100 tysięcy euro. 100 tysięcy euro? Tak, ale ja o tym mówiłem publicznie, panie redaktorze. Okej, to ja zatrzymałem się gdzieś na informacjach o 50 tysiącach euro. Tyle, ile zarządu Parlament Europejski, tyle oddałem. Wziąłem na klatę błędy swoich asystentów, a także swoje błędy w postaci tego, że zamiast te sprawozdania co tydzień podpisywać. Mhm. Podpisywałem raz te kilka miesięcy i oczywiście sprawa została załatwiona. Ale naprawdę to są tylko błędy pana asystentów i 100 tysięcy euro? Także powiedziałem, że także moje, bo gdybym to tydzień ale to są tylko zajmował, błędy? Pan poseł może sobie powiedzieć, że jest osobą w 100% uczciwą, że tu nie doszło do żadnej świadomej nieprawidłowości? Absolutnie tak. Z ręką na sercu i bez... Ani polski skarb państwa, ani polski podatnik w tej sprawie nie stracił ani grosza, ani złotówki. Unia straciłaby 100 tysięcy euro przecież. Szereg europosłów zwracało pieniądze Parlamentowi Europejskiemu, także z Polski i nie było w tej sprawie jakiejś publicznej wrzawy. Ktoś oddał 100 tysięcy euro z Polski? Jakiś parlamentarzysta, panie pośle? Przepraszam? Takie pieniądze ktoś z Polski musiał oddawać? Tak. Jakieś jedno nazwisko? Nazwisk nie będzie, natomiast zapewniam pana, że szereg europosłów właśnie podobne środki oddawało i nie jestem tutaj żadnym wyjątkiem. No tak bez nazwisk, panie pośle, to tak średnio. Ja mam tą wiedzę. Natomiast... A śledztwa też w Polsce prokuratura się tym zajmowała, tak jak w przypadku pana posła, czy nie? Trudno mi powiedzieć. Nie śledzę tego, co robi prokuratura w sprawie takich czy innych moich kolegów, natomiast sprawa została załatwiona. Panie pośle, a planuje pan startować w kolejnej kadencji do Parlamentu Europejskiego, czy w związku z tą sytuacją... Za wcześnie, bo o tym mówić, tak? Tak, oczywiście. A czy jest plan, żeby posłów z Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość chciało wykorzystać już w parlamentarnych wyborach? Jest taka idea, żebyście wsparli listy w parlamentarnych wyborach, które będą kluczowe? O tym się mówi już od jesieni zeszłego roku, wczesnej jesieni. Sprawa powraca, taka idea wędrująca, mówiąc socjologiem Ludwikiem Krzywickim. I ja nie wykluczam, że prezes Kaczyński zaproponuje kilku europosłom, może więcej, spośród nas. Ale już były takie rozmowy, czy na razie to jest nic nie wiem o takich rozmowach. Myślę, że dopiero przed nami te decyzje. Natomiast tylko przypomnę, że gdy bardzo znani politycy wystartowali do Europarlamentu w 2019 roku, to po raz pierwszy w historii Prawo i Sprawiedliwość te wybory europejskie wygrało i to wygrało z dużą przewagą nad Koalicją Obywatelską. Mhm, a jeżeli pan poseł taką propozycję usłyszy, to będzie startował w wyborach do Krajowego Parlamentu? Tak, oczywiście. Prezesowi Kaczyńskiemu się nie odmawia.
a mówił to Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz internetowa dogrywka, jeszcze Sedna Sprawy, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam, słuchaczom Radia Plus. Mówię do usłyszenia. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki cały czas jest z nami. Ponownie pana posła witam i równie serdecznie. Panie pośle, wracając jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego i tej sprawy, to jest jakieś sprawy środków z KPO, które no, mogą utknąć właśnie dłużej w Brukseli z racji paraliżu w samym Trybunale Konstytucyjnym. To jest dobre w ogóle określenie? Paraliż i to jest jakaś porażka Prawa i Sprawiedliwości, to co się dzieje w Trybunale, bo to są wszyscy sędziowie, których już wybrała większość Prawa i Sprawiedliwości przecież. Trybunał Konstytucyjny jest niezależny, więc myślę, że politycy nie powinni się wtrącać w jego funkcjonowanie. Ale odpowiadają też za kształt Trybunału, bo to politycy przecież decydują o kształcie tego Trybunału, więc ponoszą odpowiedzialność, panie pośle. To nie jest też tak, że specjalnie komentować. Rozumiem, że zebrała się tam odpowiednia większość teraz, tych dwóch trzecich. Ciągle dyskusyjne. Bo jest sześciu kwestionuje przecież to, że pani prezes Przyłębska jest prezesem. W ostatnich decyzjach było już 10 osób obecnych, a no, więc sędzia Świączkowski nie głosował i tak dalej. No to ciągle tak, chyba nie jest takie jednoznaczne wszystko. Trybunał Konstytucyjny rządzi się własnymi prawami. Ja trzymam za niego kciuki. I mam nadzieję, że będzie swoje obowiązki konstytucyjne realizował. I wierzę, że ten impas, o którym pan mówi, ma pan tego prawo, bo rzeczywiście to miało miejsce, to pan, opisuje to pan prawdziwie, że zostanie przełamany. No, tylko czy to jest porażka Prawa i Sprawiedliwości i czy gdzieś nie jest emanacją zmian w ogóle w sądownictwie ta sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, polityka personalna, wolniejsze prace, wręcz paraliż tej instytucji. Czy to nie pokazuje, bo pan poseł mówi, że zastanawia się, czy politycy powinni komentować, no ale to czyja to jest odpowiedzialność, jak nie polityków Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kształt Trybunału Konstytucyjnego? Zarówno wybory personalne, jak i ustawowe zmiany, to przecież jest większość Prawa i Sprawiedliwości. To polityczną odpowiedzialność stuprocentową ponosicie, panie pośle, za ten Trybunał i za to, co się w nim dzieje. W moim przekonaniu w tej chwili nie należy dolewać oliwy do ognia. Trybunał Konstytucyjny proceduje, będzie procedować. Myślę, że politycy nie powinni w tej sprawie być frontmenami, gdy chodzi o komentowanie. Oczywiście dziennikarze mają do tego pełne prawo. Wierzę, że ten, podkreślam jeszcze raz, ten impas, ten, nie chcę użyć słowa pad, bo to przecież nie jest partia szachów, zostanie przełamany. Ja tylko powtórzę to pytanie, żeby już wątek zamknąć. To, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, to jest porażka Prawa i Sprawiedliwości? Wierzę, że będzie przyjdzie czas na oceny, jak już będzie koniec kadencji pani prezes Julii Przyłębskiej. No, może on jest. A nie jest to pad, bo jak pan wie, jeżeli pan grał w szachy, to pad kończy partię, a ta partia cały czas trwa. Przy tym impasie możemy, czy paraliżu w takim razie zostać. Pad faktycznie, no chyba, że za chwilę się okaże, że dla pani Julii Przyłębskiej to będzie koniec tej partii szachów, bo też bym tego nie wykluczał przecież. Pani prezes jest cały czas prezesem i trwa. No, nie wiadomo jak długo. Panie pośle, to jeszcze o jednej sprawie porozmawiajmy, jeżeli chodzi o ostatnią aferę korupcyjną w Parlamencie Europejskim. Rzeczpospolita pisała, że 60 byłych i obecnych eurodeputowanych przewija się w belgijskim śledztwie. No, chodzi też o osoby, które po prostu bywały w Katarze, jak pan poseł absolutnie sama informacja o niczym nie rozstrzyga, ale chciałem zapytać, czy już w jakikolwiek sposób belgijskie organy ścigania kontaktowały się w tej sprawie, pytały po co te wizyty w tym Katarze, z kim i tak dalej, czy jakkolwiek to ruszyło do przodu, jakoś było weryfikowane. Belgijskie służby działają bardzo sprawnie. Co zresztą są bardzo transparentne, gdy chodzi o komunikowanie tej sprawy, te oświadczenia, ich takie systematyczne oświadczenia belgijskiej prokuratury, no, mówią bardzo wiele i bardzo szczegółowo pokazują na przykład, na jakich warunkach
Pier Antonio Panzeri zeznaje i no, sypie, mówiąc językiem publicystycznym. I bardzo dobrze, bo ta sprawa była wyjaśniona. No, ta publikacja, o której pan wspomniał, tak no, kompletnie się rozminęła z rzeczywistością, z realem, ponieważ nikt, nawet wręcz belgijska prokuratura zaprzeczyła, że z jakimkolwiek europosłem z Polski rozmawiała, czy miała do czynienia, czy w ogóle jest jakaś sprawa. Natomiast jest to sprawa rozwojowa w kuluarach Parlamentu Europejskiego, a także w mediach, tylko że nie polskich, tylko w mediach Europy Południowej, bardziej włoskich, greckich, hiszpańskich. Mówi się o liczbie 35 europosłów, którzy no, są na radarze służb belgijskich, ale także jeszcze większej liczbie, uwaga, asystentów, członków administracji, grup politycznych, doradców, a więc no, jest to w sumie liczba pokaźna. Natomiast no, myślę, że kolejne aresztowania, a także dymisje, bo o tym się mniej mówi, dymisje z funkcji chociażby szefa bardzo prestiżowej podkomisji praw człowieka. Do której pan też należy, tak? Tak, jestem nawet tam zastępcą koordynatora z ramienia naszej frakcji. Karol Karski jest koordynatorem. Pani przewodnicząca Maria Arena z Belgii, socjalistka, podała się do dymisji. Szefowie dwóch struktur odpowiedzialnych, tak zwanych delegacji odpowiedzialnych za kontakty z Afryką Północną, tam gdzie Maroko i krajami Półwyspu Arabskiego, też zostali zmuszeni do podania się do dymisji. A więc tu nie chodzi tylko o aresztowanych, bo siedzi... To jakieś samooczyszczenie, tak, Parlamentu Europejskiego? A jakieś strukturalne, proceduralne zmiany? Żeby... Bardzo dobre pytanie. Otóż powstała grupa w Europarlamencie, która ma przygotować projekt uszczelnienia procedur, tak aby takich sytuacji, no, jeżeli nie było, nie wiem, czy to możliwe, ale oby nie było, ale żeby było trudniej, żeby powstawały. Ta grupa ma do października, a więc jeszcze 7 miesięcy mamy na to, przedstawić swoje propozycje, które będą potem procedowane i mają wejść w życie, uwaga, od lipca przyszłego roku. To tak trochę na inny temat. No, lipiec przyszłego roku to będzie 2024, a ja o 2025 jeszcze chciałem zapytać, bo przed no nie tylko Prawem i Sprawiedliwością w polskiej polityce seria wyborów parlamentarne, potem wiosną samorządowe i do Parlamentu Europejskiego i jeszcze za rok prezydenckie. Wiadomo już, że bez prezydenta Andrzeja Dudy w roli kandydata, bo trzeciej kadencji przecież być nie może. Czy w Prawie i Sprawiedliwości rozmawia się już o tym, kto może być kandydatem na prezydenta partii, no póki co rządzącej, ale wtedy to być może i opozycyjnej. W ciągu niespełna 2 lat, rok i 3 kwartały, będzie być 4 razy wybory. Potwierdzam. Oczywiście, że się rozmawia, chociaż przede wszystkim rozmawia się o wyborach jesiennych parlamentarnych do Sejmu, do Senatu, potem o samorządowych i europejskich. Natomiast tak, no, myślę, że jest kilku polityków bardzo znanych. A jest jakiś naturalny kandydat? Ktoś, kto no, wręcz pewnie idzie po taką nominację, kogo by pan widział? Nie ma jednego kandydata. Mówi się często o pani premier Szydło na przykład. Mówiąc językiem matematycznym, nie wiem, czy panu ten język odpowiada, jest pewien zbiór. Może być. Może być, niech matematyczna będzie, klasa kiedyś w liceum, ale to już... Przepraszam? Matematyczna klasa w liceum, ale odległa przeszłość, może jeszcze coś pamiętam. Dobry partner rozmowy na ten temat. Otóż, no, takimi naturalnymi kandydatami wydają się być była premier Beata Szydło, obecny premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, czy też minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Myślę, że takich 4 kandydatów być może żaden z nich nie chce być kandydatem. Okay, ale to z tej czwórki wyłoni się kandydat Prawa i Sprawiedliwości. O tych się mówi. Czy z tej czwórki zobaczymy, natomiast na pewno są to osoby, które, o których się mówi w naszym środowisku. A mówił to Ryszard Czarnecki, deputowany Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Teraz zapraszam Państwa na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Kamilą Biedrzycką, jej gośćmi. Ekspres Biedrzyckiej właśnie się zaczyna.
Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem już za chwilę podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współzałożyciel jednostki GROM, a po godzinie 9.45 senator Krzysztof Brejza, inwigilowany Pegasusem za czasów, kiedy był szefem kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Dziś Jacek Karnowski, także inwigilowany Pegasusem jako osoba, która pakt senacki przygotowywała w roku 2019, będzie odpowiadał na pytania dotyczące właśnie tejże inwigilacji w Senacie, więc na ten temat porozmawiamy, ale oczywiście mówić będziemy także o wszystkim, co dzieje się w polskiej polityce. A dzieje się bardzo dużo, drodzy Państwo, dlatego że pojawiło się bardzo poważne pytanie dotyczące tego, czy zostaną wstrzymane wypłaty dla firm i czy Polska utraci setki milionów złotych z Unii Europejskiej. Wszystko z powodu nieprawidłowości, o których mówimy już Państwu od kilku dobrych tygodni w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dziś kontrole rozpoczynają tam kontrolerzy z NIK-u. No i pojawia się potężne pytanie, jak na to wszystko zareaguje Komisja Europejska. Według informacji Wirtualnej Polski być może będzie to decyzja o wstrzymaniu środków z Unii Europejskiej właśnie. Były prezydent Polski, sekretarzem generalnym NATO, jest taka możliwość. Aleksander Kwaśniewski być może obejmie to stanowisko po Jensie Stoltenbergu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Marcin Ocieba jeszcze oficjalnie oczywiście nie potwierdza tego, że Polska będzie właśnie tę kandydaturę Aleksandra Kwaśniewskiego wspierać, ale zapewnia, że rząd będzie tutaj, dokładny cytat, wspierał Polaków, którzy ubiegają się o najważniejsze stanowiska na świecie. Na ten temat także z Krzysztofem Przepiórką na pewno powiemy, bo dziś także 376. niestety dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Sytuacja wokół Bachmutu, czyli tego symbolicznego miasta, w dalszym ciągu bardzo trudna. Pojawiają się niepokojące informacje mówiące o tym, że Ukraińcy będą zmuszeni wycofać się z miasta, ale nie są one potwierdzone. Tymczasem, to jest akurat bardzo przyjemna informacja, Siergiej Ławrow, czyli szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, został wyśmiany podczas konferencji w Indiach, o czym za chwilę szerzej Państwu opowiem. To jest Ekspres Biedrzycki. Startujemy. Siergiej Ławrow podczas konferencji w Indiach odniósł się do wojny w Ukrainie i jak tłumaczył minister spraw zagranicznych Rosji, to Rosja jest w tym sporze ofiarą i to ona próbuje powstrzymać wojnę. Na te słowa pana ministra, w cudzysłowie, publiczność wybuchnęła dość gromkim śmiechem, co zresztą Państwo będą mieli okazję zobaczyć za kilka minut. Także polecam zostać z nami, żeby ten obrazek sprawdzić i zobaczyć, bo on naprawdę bardzo mocno zapada w pamięć. Siergiej Ławrow wziął udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym, tak to się dokładnie nazywało. Odbył się on podczas spotkania szefów MSZ państw grupy G20 w Indiach właśnie. No i podczas serii pytań Ławrow został zapytany o wojnę w Ukrainie i powiedział tak. Wojna, którą próbujemy powstrzymać, została rozpętana przeciwko nam. I to oczywiście wywołało, trudno się dziwić, salwę śmiechu na sali. I tak jak wspomniałam, za chwilkę Państwu będziemy mieli okazję ten film pokazać. Czy Ukraińcy będą musieli wycofać się z Bachmutu? Takie niestety niezbyt dobre informacje płyną do nas. Na szczęście są one jeszcze niepotwierdzone, no ale mówi się o pewnym zwrocie na froncie. Analitycy z Instytutu Studiów Wschodnich twierdzą, że siły ukraińskie mogą przeprowadzić ograniczone taktyczne wycofanie wojsk. Jednak wciąż jest za wcześnie, żeby ocenić, czy nastąpi decyzja o całkowitym wycofaniu się z okolic miasta. Co ciekawe, już kilka dni temu ISW sugerował, że Ukraińcy przygotowują się do odwrotu. Wtedy się też pojawiły informacje o przewadze Rosjan pod Bachmutem. I na ten temat oczywiście dziś także mówić będziemy. Ale teraz już polska polityka. Skutki afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To jest sprawa, o której także na pewno będziemy z Krzysztofem Brejzą rozmawiać, tak samo jako o aferze związanej z Pegasusem. Przypomnę, senator Brejza był jedną z pierwszych ujawnionych ofiar inwigilacji, totalnej inwigilacji tym systemem właśnie. Okazało się, że NCBiR wstrzymało wypłaty z programu Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe, to już Państwo wiedzą, o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Przypomnę tylko, że niestety wstrzymało te wypłaty nie tylko dla kontrowersyjnych spółek powiązanych z politykami Partii Republikańskiej Adama Bielana, ale wstrzymało także dla wszystkich pozostałych firm, które to
którym to dofinansowanie zostało przyznane i które, wokół których nie było najmniejszych wątpliwości, jeżeli chodzi o kwestie proceduralne. Na tej decyzji, no, taka jest prawda, ucierpią dziesiątki uczciwych firm w Polsce. W konsekwencji my jako kraj możemy stracić nawet setki milionów złotych z unijnej kasy. Tak donosi Wirtualna Polska. Wiemy, że CBA zabezpiecza telefony i komputery pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wiemy, że CBA oficjalnie oczywiście nie chcę tego komentować, no bo jakby inaczej. W poniedziałek, czyli dziś, do NCBiR wchodzą kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, a wcześniej na prośbę prezesa Mariana Banasia spotkają się z posłami Michałem Szczerbą i Dariuszem Jońskim, którzy to przekażą im zgromadzone dokumenty, bo to właśnie od ciężkiej pracy tych dwóch posłów zaczęła się no, jakby upublicznienie wszystkiego tego, co dzieje się w NCBiR. Adam Bielan, szef Partii Republikańskiej, podkreślał w piątek bodajże, że pieniądze nie trafiły na kontrowersyjnych spółek. No ale zapomniał dodać, że nie trafiły też i nie trafią na razie na konto spółek uczciwych. No ale kto by się tam przejmował, prawda? Konkurs Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe od kilku tygodni jest powodem oczywiście naszego zainteresowania. No i wbrew no, takiemu poruszeniu po stronie polityków Zjednoczonej Prawicy gwarantuje, że nadal będzie, drodzy Państwo, i że będziemy tę sprawę oczywiście bardzo wnikliwie kontrolować. Jeżeli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego, tu jeszcze jedna informacja, no bo wspomniałam Państwu bardzo szybko na razie, że być może będzie mógł przywitać się w cudzysłowie z wysoką funkcją w NATO, w najwyższą właściwie, bo z funkcją sekretarza generalnego. Były prezydent ma szansę na poparcie polskich władz, okazuje się, w wyborach na sekretarza generalnego Sojuszu. Jeszcze na to za wcześnie, ale mogę zapewnić, że polski rząd będzie wspierał Polaków, którzy ubiegają się o najważniejsze stanowiska na świecie. Raz jeszcze Państwu przypominam ten cytat z wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej Marcina Ociepy, bo przyznają Państwo, że rzadko się zdarza, żeby w taki sposób politycy partii rządzącej wypowiadali się o Polakach, którzy ubiegają się o wysokie stanowiska światowe. No. Szczególnie o tych Polakach, którzy nie mają swojego rodowodu w Prawie i Sprawiedliwości. Pamiętamy chociażby, co działo się, kiedy o funkcję szefa Rady Europejskiej ubiegał się Donald Tusk. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego, sytuacja ma przedstawiać się zupełnie inaczej. Kwestię wyboru następnego szefa sojuszu był właśnie pytany pan minister w niedzielę. Dopytywany o kandydaturę Aleksandra Kwaśniewskiego odpowiedział, że zawsze kibicuje Polakom. Myślę, że to jest przeciek, który nie służy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Nie tak dokonuje się wyboru sekretarza generalnego NATO. Ktoś wypuścił ten przeciek, ale nie podejrzewam samego prezydenta. Myślę, że ktoś chciał mu zaszkodzić lub spalić tę kandydaturę. Być może taki był plan, stwierdził pan wiceminister Ociepa. Będziemy mieli okazję w tym tygodniu, żeby Aleksandra Kwaśniewskiego o to osobiście zapytać, ponieważ w środę będzie państwa gościem. Także już na to spotkanie zapraszam. Drodzy państwo, i no, to jest temat, którego pominąć się nie da. I nie chciałabym, żeby ktokolwiek z Państwa zapomniał o tym, że taka rzecz się wydarzyła. Chodzi o tragedię rodziny posłanki Koalicji Obywatelskiej. O śmierci syna Magdalena Filix poinformowała w piątek wieczorem. Pogrzeb jej syna, który dokładnie w środę skończyłby 16 lat, odbędzie się jutro. 15-letni Mikołaj popełnił samobójstwo, drodzy Państwo, po tym jak prorządowe media przyczyniły się do ujawnienia, że był ofiarą pedofila. Ja nie chcę wchodzić, drodzy Państwo, w szczegóły, tym bardziej, że jesteśmy dzień przed pogrzebem. Na to powinno spuścić się przynajmniej na razie ze względu na dobro rodziny zasłonę milczenia. Może nie, ale jednak wykazać się daleko idącym szacunkiem. Niemniej chciałabym, żeby Państwo pamiętali o tej sytuacji i pamiętali o tym, jaka powinna być rola mediów. Na pewno nie taka. Zapraszam na rozmowę z Krzysztofem Przepiórko. I am trying to explain to you that it is not black and white, that the sufferings of others are not related to what we are doing in Ukraine to defend ourselves at all. These sufferings are related to the sanctions, to the policy of blackmail, the policy of diktat, which the West is promoting. You know, the war which we are trying to stop and which was launched against us using Ukrainian people, of course, it influenced the
policy of Russia, including energy policy. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współzałożyciel jednostki GROM. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Trochę się nie widzieliśmy, ale piękny obrazek nas tutaj przywitał, czyli świat, który śmieje się z Siergieja Ławrowa. Naprawdę duża satysfakcja, jak się na to patrzy. To prawda, ja przeżywam trochę takie déjà vu, ponieważ proszę zwrócić uwagę, jakie bzdury można mówić dziennikarzom, tam gdzie jest się gościem w innym kraju, jemu się coś wyraźnie pomyliło, bo tego typu przekaz jest kierowany przede wszystkim do Rosjan. A déjà vu stąd, że mamy to samo w naszym rodzimym Grajdołku. Jak to? No tak to, no przecież te przekazy o zagrożeniu LGBT pierwotniakami, chorobami i tak dalej, no to się nie bierze znikąd. To jest dokładnie... Robalami. A pan lubi jeść robale? Kiedyś jadłem, ale ja wiem, nie przepadam. Wracamy do tematów zupełnie poważnych. Zostawmy robale, bo rzeczywiście, no, czyli jakby mam propozycję, żebyśmy nie zniżali się do tego poziomu. Natomiast wracając do Siergieja Ławrowa, on cały czas nieustannie rzeczywiście prowadzi tę politykę takiej dość żenującej propagandy, która oczywiście na użytek wewnętrzny w Rosji jest konieczna. Ale czy on naprawdę nie zdaje sobie sprawy, jadąc do świata? Czy oni żyją w jakiejś takiej bańce? No bo po pierwsze pozwolił na pytania, co już jest dziwne. Odpowiadając na te pytania, mówi, że to oni zostali zaatakowani przez Ukrainę. No to musiał się spodziewać, że spotka go salwa śmiechu po prostu po drugiej stronie. Ale jeszcze raz podkreślmy, to nie jest skierowane dla tych dziennikarzy. Czyli w Rosji te śmiechy wygłuszono po prostu ewentualnie. Najprawdopodobniej jestem o tym przekonany, że tam nie wygłuszono tego, tak? To jest narracja kierowana do Rosjan, a nie do ludzi. I tyle. Mhm. I on sobie zdaje z tego sprawę, żeby było jasne. Oczywiście, że tak. Sądzi pan, że ta propaganda nieustanna od już grubo ponad roku, mówienie o tym, że to Rosja jest atakowana, nie tylko przez nazistowską Ukrainę, ale w ogóle zdziczały Zachód. To jest retoryka, która jeszcze działa w Rosji, czy działa już coraz mniej? Nie mamy dostępu do badań socjologicznych, które są prowadzone, najprawdopodobniej są i ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji w Rosji. Jakie jest poparcie dla tego typu działań rosyjskich na terenie Ukrainy i nie tylko na terenie Ukrainy. Przecież oni maczają palce wszędzie, tak? I jeżeli będziemy mieli do nich dostęp do takich rzetelnych badań, no to wtedy możemy określić, jak sytuacja wygląda. Bo te propagandowe obrazki, które widzieliśmy na stadionie, tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które oddawało hołd cesarzowi Putinowi, to nijak się pewno mają do prowincji. Zresztą Rosjanie, to jest takie, oni są przez kilkadziesiąt lat, ponad 80 wychowani takich, no prawie 100 tak naprawdę. No tak, prawie 100 lat. Są wychowani w takim poczuciu homo sovieticus, tak? To jest ukształtowany już obywatel. Ci, którzy są w miarę wykształceni, którzy jeździli do krajów zachodnich, wiedzą, jak wygląda to życie, no to stanowią niewielki procent. Reszta to jest właśnie bieda. Tam dla nich wystarczy kawałek chleba. To, że gdzieś tam renta czy emerytura zostanie, nie ma znaczenia, w jakiej wielkości zostanie wypłacona, to już oni są szczęśliwi. No dobrze, to teraz sytuacja na froncie, panie pułkowniku. Podobno bardzo trudna. Podobno Ukraińcy mają przeprowadzić tak zwane, tutaj dokładny cytat, ograniczone taktyczne wycofanie wojsk z okolicy Bachmutu, czyli tego miasta symbolu, wokół którego walki trwają od wielu, wielu miesięcy. Co oznacza w tym waszym języku ograniczone taktyczne wycofanie wojsk? Czy to po prostu oznacza, że oni się muszą wycofać, bo przegrywają? Czy to jest jakiś inny cel takiego działania? Jakbyśmy zaobserwowali, jak wygląda linia frontu w okolicach Bachmutu, tam robi się taki tak zwany kocioł. Czyli ukraińskie pozycje są wysunięte na wschód, natomiast od północy i od południa ten kocioł się zamyka. I chodzi o to, żeby nie dopuścić do przerwania linii
dostaw przez tą kluczową drogę, która wiedzie do Bachmutu, można właśnie ograniczone wycofać część sił ukraińskich na zachód, żeby wyprostować tą linię frontu, żeby nie pozwolić Rosjanom zamknąć siły ukraińskie w kotle. Dobrze, to teraz pytanie, czy to oznacza, że Ukraińcy stracą Bachmut? Czy jeszcze za wcześnie, żeby stawiać takie tezy? I co by oznaczała utrata Bachmutu dla Ukraińców? No to jest strategiczna miejscowość, jeżeli chodzi o obronę Ukraińców na tej właśnie flance wschodniej, przede wszystkim tutaj przy tej tak zwanej Republice Donieckiej. Jeżeli utracą Bachmut, to utracą kontrolę również nad tą kluczowym węzłem komunikacyjnym, który jest. No i te linie dostaw, bo wojsko, żeby walczyć, musi mieć zabezpieczone logistycznie dostawy, tak? Broni, amunicji, żywności, paliwa, wszelkiego rodzaju. I jeżeli to zostanie zakłócone, no to trzeba będzie udać się na inne, przegrupować wojska na daleko od Bachmutu na zachód linie, które są przygotowane. No to jest potężny problem logistyczny i każdy właściwie. To jest potężny problem logistyczny i to, co żeśmy, nie wiem, czy pewno pani pamięta, nasi widzowie również, że ja przewidywałem taką sytuację, że Rosjanie nie odpuszczą sobie. Oni dojdą do linii Dniepru. Niestety moim takim, taką opinią i przewidywaniem jest to, że trochę za późno Zachód dawał broń Ukraińcom. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, jeżeli by Ukraińcy mieli tą broń w momencie wybuchu tego konfliktu, sytuacja by wyglądała zgoła inaczej. Natomiast te dostawy broni, one są nieregularne, one są takie zaklejanie takich dziur w durszlaku, tak naprawdę. No ale też gdyby nie one, no to w ogóle... Ale oczywiście, że tak, tutaj pełna zgoda, natomiast Ukraińcy to umiejętnie wykorzystują. Mam nadzieję, że włączy się teraz ukraińskie lotnictwo, bo już wiemy o tym, że ukraińscy piloci są szkoleni na F-16. Mam nadzieję, że jak najszybciej te rezerwy zostaną, przede wszystkim amerykańskie, zostaną uruchomione i Ukraińcy będą mieli przynajmniej równowagę w powietrzu, a to jest kluczowe w prowadzeniu działań bojowych na współczesnym polu walki. Czyli rozumiem, że według pana to jest raczej kiedy, a nie czy w ogóle F-16 zostaną przekazane Ukraińcom? Mam nadzieję, że jak najwcześniej. To jest po prostu... Dla nich to jest być albo nie być. No dobrze, tak? A te wszystkie argumenty, które mówią o tym, że to jest no po prostu bez sensu, że lepiej dać MiG-29, dlatego że Ukraińcy nie mają odpowiedniego systemu do tego, żeby wszystkie możliwości F-16 wykorzystać u siebie. Nie tak do końca jest. Jeżeli, no bo to też nie jest tak, że okej, Amerykanie, mamy rezerwy F-16, które stoją gdzieś tam, wiadomo, na pustyni, one są konserwowane i przekażemy Ukraińcom po jakimś krótkim szkoleniu sprzęt i one będą tam funkcjonować. Nie, to nie wcale nie o to chodzi. Całą infrastrukturę, która jest potrzebna do tego, żeby całe kierowanie operacjami lotniczymi, no to musi być również zaplecze do tego, tak? No to już jest to przygotowywane. To nie jest tak, że możemy wystartować samolotem, gdzieś tam coś ostrzeć. No nie, no tak to nie wygląda. Bo to pilot jest tylko i samolot jest tylko tam ostatnim ogniwem. Przed tym są również wiele elementów składowych całości tego systemu dowodzenia, które... Dobra, to teraz kilka słów o tym, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Wiemy, że Ukraińcy obawiają się, że Rosjanie spróbują uderzyć ze strony Białorusi. Czy pana zdaniem to jest możliwe? Bo to jest też pytanie, które my sobie, no jak nie od tygodni, to od kilku miesięcy chyba nawet zadajemy. Wszyscy bardzo mocno ostrzegają przed tym, że Łukaszenka no już kompletnie otworzy swój kraj także na inwazję w Ukrainie.
Tak, w Ukrainie, drogi widzu, który mnie poprawiał przed chwilą. Dowolność mamy, można mówić i na i wy. To tak didaskalia. Tylko to się cały czas nie dzieje. To dlatego się nie dzieje, że Putin tego jeszcze nie wykorzystał? Czy Łukaszenka pięknie jak wąż potrafi przed tym uciec? Czy jaka jest tego przyczyna? Czy po prostu to się nie opłaca Rosjanom? Nie opłaca się to nikomu, ani Rosjanom, ani przede wszystkim Białorusinom. A, czytaj Łukaszenkę, tak? Łukaszence. Dlatego, że no on już jest skompromitowany, już jest tak naprawdę bez armii, bez sił specjalnych on nic nie znaczy w Białorusi. I on przez cały czas kluczył, umiejętnie, taki lisek, tak. Prawda, gdzieś tam zwodził Putina na różne sposoby, ale tutaj nie można tego wykluczyć. Tutaj zresztą wiemy o tym, siły ukraińskie, część sił ukraińskich jest przegrupowywana właśnie na północ Ukrainy, tam na tych kierunkach od strony Białorusi, gdzie może mogą zaatakować Rosjanie, zresztą dane wywiadowcze brytyjskie, ale również i amerykańskie mówią o tym, że te zgrupowania sił rosyjskich są, te ruchy wojsk są coraz bardziej intensywne. Ale to będzie oznaczało otwarcie kolejnej linii frontu, co jest dla Ukraińców też koszmarnie problematyczne, bo również oznaczano takie rozpierzchnięcie się tych wszystkich sił na inne. To prawda, ale to działa w dwie strony. Rosjanie mają również z tym kłopot. Ale wygrywają masą. Wygrywają masą, natomiast ta masa, oczywiście, mają to zaplecze ludzkie, ale jak się okazuje, to wcale nie jest takie jednoznaczne. Dostają baty. Oczywiście ginie mnóstwo Ukraińców, żeby była jasność. To nie jest wojna, że tam wygrywamy. Ukraińców też zginęło około 100 tysięcy, tak się ocenia. Natomiast Rosjanie dostają baty i to potężne, bo nie tylko chodzi o siłę żywą, ale no, takie określenie wojska siła żywa, ale również i w sprzęcie. Oni nie mają tak naprawdę sprzętu, zaczyna im brakować tego sprzętu. A Rosja jest bardzo rozległa, więc też sobie nie mogą pozwolić na to, żeby rozdzielić swoje siły, które są na kluczowych kierunkach, a dać wszystko na Ukrainę. No właśnie, Kryło Budanow, czyli szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, w wywiadzie dla jednego z amerykańskich dzienników stwierdził, że do końca wojny Rosji zabraknie narzędzi militarnych pozwalających osiągnąć cele w Ukrainie. Chyba trochę zbyt optymistyczne podejście. Myślę, że nie. No, jeszcze raz powtarzam o tych kierunkach, które mają Rosjanie. No, ściągnąć cały sprzęt swój, mimo produkcji tego nowego sprzętu, ściągnąć cały sprzęt na front ukraiński. I to już do końca wojny może zabraknąć tego sprzętu? Może. Jestem o tym może nie tyle przekonany, co to jest bardzo prawdopodobne. No bo nie pozbawią innych części Rosji sprzętu, wojska, a wszystko pociągną na stronę Ukrainy. To, co mieli kluczowego, oni to stracili. Oczywiście zakup sprzętu z Chin, z Indii, wiemy, że no i nie tylko z krajów arabskich również, ten sprzęt jest dostarczany, ale tak naprawdę te rezerwy, które ma Putin, oni już walczą czołgami z lat 70. i 60. Są takie jednostki, które te rezerwy gdzieś istniały w magazynach rosyjskich, one są właśnie w ten sposób odtwarzane, tak? Ta gotowość bojowa jest w ten sposób odtwarzana, że coraz starszy sprzęt przybywa na teren Ukrainy. A jak Chiny wesprą? No więc właśnie Chiny są tutaj kluczowe. Oni już bardzo wyraźnie. Te wibracje nie są zbyt dobre, niestety. Niestety tak, zresztą mówiliśmy o tym na poprzednich programach, że niestety Chińczycy mają swoje grupy interesów w Azji, przede wszystkim w Tajwanie. Już mówią o tym, że są gotowi do pokojowego, uwaga, bo te przejęcia, połączenia się Tajwanu z Chinami.
nie przejęcia, tylko połączenia się z Tajwanem. No i tutaj Amerykanie również muszą bardzo mocno i ostrożnie do tego podchodzić, bo z jednej strony mamy takie poparcie Chin, nie do końca jednoznaczne dla Rosji, z drugiej strony oni bardzo celują właśnie na Tajwan i wokół krajów, wokół siebie. Ja myślę, że czeka nas ten rok, będzie takim kluczowym, przełomowym, jeżeli chodzi o sytuację na świecie. Czyli losy tej wojny zdecydują się w tym roku, pana zdaniem? Nie pan mówi, że wojna się skończy, ale na szale którejś ze stron to się ostatecznie... Ta wojna się w tym roku skończy, jestem o tym przekonany. Natomiast wiemy o tym, że Ukraińcy tej wojny nie wygrają, a Rosjanie tą wojnę już przegrali. Skończy się to tym, że jednak Ukraińcy będą musieli oddać część swoich terytorium. Będą musieli jednak. Będą musieli, jestem o tym przekonany, Rosjanie sobie nie odpuszczą i myślę, że te tak zwane Republiki Ługańska i Doniecka oraz Krym z Mariupolem. Czyli Załęski zostanie zmuszony do tego, żeby zrobić ustępstwo. On bardzo konsekwentnie, no nie może inaczej, na razie mówi o tym, że granice sprzed 2014 roku i nic więcej Ukrainy nie interesuje. No to prawda, no nie może inaczej, tak? Społeczeństwo, które ukraińskie, ono też sobie nie może odpuścić, natomiast no, to jest walka Dawida z Goliatem. Ten Goliat ma nogi poprzetrącane, ale dalej jest bardzo silny. No i tutaj są... No ewentualne wsparcie Chin w ogóle już sprawę też... Dokładnie tak. Poza tym widzimy, co się dzieje. A jak pan ocenia, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jak pan ocenia możliwość eskalacji tego konfliktu? Pytam oczywiście o konflikt, no może nie globalny chyba, już tak to trzeba nazwać. No bo rozumiem, że gdyby się okazało, że Chiny rzeczywiście w sposób realny wspierają Rosję, dostarczając jej chociażby sprzęt wojskowy, to ja rozumiem, że zresztą już Blinken chociażby ostrzegał Chińczyków, że no to nie zostanie bez odpowiedzi Stanów Zjednoczonych. I teraz pytanie, dokąd to może doprowadzić? Do czego to może doprowadzić? Proszę zwrócić uwagę na te przekazy, które są... poza wojną w Ukrainie. Otóż mamy Naddniestrze, mamy Mołdawię. Tam budzą się te ruchy właśnie prorosyjskie, no bo Mołdawia była republiką radziecką przecież przed uzyskaniem niepodległości. I tam siły specjalne pobudzają te odruchy społeczeństwa prorosyjskiego. Są demonstracje, nie tylko. Azjatyckie państwa byłych republik radzieckich, Azerbejdżan, Armenia, oni są dalej w stanie wojny, prawda? Kazachstan. Tu sytuacja nie jest jednoznaczna. Otóż ci władcy tych krajów, oni nie są prorosyjscy. Oni mają swoje grupy interesów. Poza tym tam jest również gro surowców. Oni na surowcach stoją. Więc oni zdają sobie sprawę z tego. No i jest następna analiza, że najprawdopodobniej, jeżeli będzie pad w takiej sytuacji, może dojść do tak zwanego rozpadu wspólnoty niepodległych państw. To teraz trochę jeszcze o tym, co dzieje się w samej Rosji, dlatego że tam też coraz więcej wybuchów, pożarów, no jakichś takich sytuacji, które no, jak sądzę, nie są tylko skutkiem działań czynników wewnętrznych, tak to nazwijmy, bo przecież wiemy, że ukraińscy wywiadowcy przeprowadzili akcję na terenie Rosji, niedaleko granicy z Ukrainą i w wyniku tych działań miała zostać zniszczona jedna z rosyjskich wież obserwacyjnych, nawet nagranie do sieci trafiło w tej sprawie. No ale mieliśmy mnóstwo ataków na jakieś obiekty kolejowe, magazyny, co by świadczyło o tym, że w Rosji działa jakaś dywersja ukraińska chociażby, no bo rozumiem, że nie są to ataki dalekiego zasięgu, prawda?
Nie. Jak to może wpłynąć na sytuację? Rosjanie nie są monolitem, tak? No, aha, czyli to w ogóle... Tam są różnego rodzaju... przecież jest opozycja, no oczywiście jest bardzo mocno stłamszona przez siły specjalne rosyjskie. Ale proszę zwrócić uwagę, na Białorusi również, to nie tylko w Rosji, ale na Białorusi zniszczono samolot wczesnego ostrzegania, tak zwane stanowisko dowodzenia, tak. Powietrzne stanowisko dowodzenia. To się będzie działo. Białorusi nie są za wojną, nie są za Putinem. Oni chcą wolności. Dali temu wyraz w czasie wyborów prezydenckich, gdzie Łukaszenka je ordynarnie sfałszował. Także te rzeczy będą się działy, niezależnie od tego, w jakim momencie ta wojna zostanie zawieszona, czy to się zakończy. Te działania odwetowe, partyzanckie, separatystyczne będą się działy. No dobrze, to teraz jeszcze na koniec temat związany z NATO, a konkretnie z ewentualnym objęciem funkcji sekretarza generalnego przez byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego. Oczywiście to są plotki, na razie tylko, ale zważywszy na wypowiedź między innymi wiceszefa MON w tej sprawie, no można zacząć rzeczywiście na ten temat mówić głośno. Aleksander Kwaśniewski jako sekretarz generalny NATO. Uważa pan, że to by była dobra kandydatura? Z mojego punktu widzenia najlepsza, dlatego że Aleksander Kwaśniewski, prezydent Kwaśniewski, za jego to właśnie prezydentury byliśmy wciągani w członkostwo najważniejszych organów europejskich i natowskich. To on razem z premierem Millerem podpisywali akces do tych instytucji, więc... W książce do historii i teraźniejszości tego nie widać. Och! Tam w ogóle wygląda na to, że zupełnie kto inny podpisywał Tak, oczywiście. Kto inny negocjował, kto inny podpisywał tak. I tak dalej. Nie. Tutaj należy oddać prezydentowi Kwaśniewskiemu, że bardzo dużo zrobił dlatego, żebyśmy byli właśnie w tych najważniejszych strukturach. No bo proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy tutaj nie byli. Nie chcę sobie tego wyobrazić. No więc właśnie, a nasi tutaj... Zresztą ja... wspomniała pani o wiceministrze... No nie wierzę, nie mam do nich zaufania, ponieważ to może się zdarzyć także fobie naczelnika państwa, a jest ich... Nie ma pan pewności, że będzie popierać tę kandydaturę, skąd? Tak? Przecież on się nie wywodzi z PiSu, więc niech nie gadają głupot, że Polaków popierają. Przecież Donalda, widzieliśmy, co się działo z Donaldem Tuskiem, jak był praktycznie najważniejszą osobą w Europie. Tylko Polska była przeciwna, bo fobie, jakieś takie partykularne, personalne interesy, które... No dobrze, ale hipotetycznie, gdyby się okazało, że ta kandydatura jest zatwierdzona, jest popierana, zakończyło się to wszystko sukcesem i Polak zostaje sekretarzem generalnym NATO. Co to oznacza dla samego NATO, ale także dla Polski? Tak, gdybyśmy już optymistycznie mieli spojrzeć w przyszłość. Czy to zmienia naszą pozycję w strukturach sojuszu, czy to, że to jest Polak, akurat nie ma większego znaczenia? Zmienia, dlatego że raz, że to Polak, raz, że to były prezydent, ale oczywiście te wszystkie instytucje, przede wszystkim NATO, są instytucjami kolegialnymi, tak? Tam się podejmuje decyzje kolegialne, ale... To nie tylko chodzi o prestiż, ale również o doświadczenie prezydenta Kwaśniewskiego. Przez 8 lat kierował naszym państwem. Skutecznie. Mhm. Skutecznie to robi. Przepraszam bardzo, tak. No bo to kadencja Sejmu. Tak. Zdarza się. Skutecznie to robił i wprowadził nas w te struktury. Żadnych praktycznie nie miał... wpadek takich międzynarodowych, więc jak najbardziej tak. Ja kibicuję panu prezydentowi, mam nadzieję, że to się ziści i będziemy mieli swojego tak naprawdę trzeciego przedstawiciela w tych najważniejszych strukturach. Mówię tutaj o premierze Busku, który był przewodniczącym parlamentu, później Donald Tusk, no i wreszcie prezydent Kwaśniewski.
A czy naprawdę sekretarz generalny ma wpływ jakiś bardzo widoczny i realny na działalność sojuszu? Bo ja pamiętam, jak pytałam jednego ze swoich gości w sprawie odejścia Jensa Stoltenberga, który ma bardzo dobre opinie jako sekretarz generalny NATO, ale no, ma już dość, mimo że jeszcze by mógł, to odchodzi. I zapytałam, czy w związku z tym jest jakieś zagrożenie, że polityka NATO się zmieni, na przykład względem Ukrainy. No to dostałam odpowiedź, że no nie, no bo sekretarz generalny NATO to tak naprawdę no, nie ma wpływu na najważniejsze kierunki, w których NATO idzie, tylko jest raczej takim, brzydkie słowo, wyrobnikiem, no ale organizatorem całej tej grupy. Nam wspomnieliśmy wcześniej, że to jest kolegialna instytucja, tak? No oczywiście znakomita część tych decyzji należy do decyzji. Tych kierunków należy do Amerykanów, którzy no, są wiodącym krajem natowskim. Ale samo kierowanie tą instytucją, organizowanie tej całej roboty, ale również przecież on będzie głosem tego NATO. To nie jest tak, że tylko Amerykanie to co tak. Jedź tam i powiedz to. To nie jest tak. No, tutaj trzeba będzie zajmować swoje stanowisko i myślę, że właśnie Polak ze wschodniej flanki najbardziej kraju zbliżonego tutaj do strefy wojny będzie takim dobrym wyborem. I tutaj politycy rządzący niech może nie przeszkadzają, niech już nie wspierają, tylko niech nie przeszkadzają i wtedy będzie dobrze. Pierwsze nie szkodzić, jak to się mówi. Dokładnie. Wiemy, że ostatnio a propos NATO odbyło się takie spotkanie robocze Olafa Scholza z prezydentem Bidenem. Jak rozumiem, no, chodzi też o to, że to dwóch najważniejszych graczy chyba jednak, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki. Tymczasem nie wiem, czy pan miał okazję zapoznać się z ubiegłotygodniowym z czwartku bodajże wywiadem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, że w Unii Europejskiej są przykupowani urzędnicy, którzy dostają pieniądze za to, żeby atakować Polskę. Twierdzi, że są na to dowody, nie przedstawił ich, ale twierdzi, że są. I że Olaf Scholz dość wyraźnie i publicznie mówi o tym, że no to już nawet nie jest tak, że Unia Europejska będzie pewną federacją państw, ale jednym wielkim państwem pod wodzą Niemiec, właśnie co oznacza utratę niepodległości Polski. Mówi to najważniejszy polityk w tym kraju w no, kontekście takim, a nie innym. Także wojny za naszą wschodnią granicą i takiego, a nie innego postawienia się wobec Niemców. Czy to jest pana zdaniem, także jako żołnierza, niebezpieczne, czy to jest po prostu zwykła retoryka, na którą no, nikt nie zwraca uwagi? To jest wszystko na użytek wewnętrzny. Oczywiście na takie wypowiedzi najważniejszych polityków zwracają uwagę. Przecież mamy ambasady, mamy polityków, którzy obserwują to wszystko. Są raporty do swoich przywódców z ambasad. To są wypowiedzi głupie i nieodpowiedzialne. Ale nie są kierowane właśnie do tych przywódców. To jest kierowane do wyborców PiSu. No dobrze, tylko ci przywódcy o nich na pewno słyszą. Ale tak, Nie mówię, że sens powie, kim spędzają te wypowiedzi, ale na pewno do nich docierają. No prawda? Tak, ale prezes Kaczyński nie jeździ na spotkania zagraniczne. Jeździ prezydent Duda i premier Morawiecki i oni tam zbierają cięgi za to, co się w Polsce dzieje. Oni próbują tłumaczyć te takie nieodpowiedzialne, to bardzo delikatnie nazywam, to nieodpowiedzialne wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego. No ale coś z tym zrobić? No nie ma co z tym zrobić, bo to jest skierowane, to co mówiłem o tym déjà vu, to nie jest skierowane do przywódców tych państw. To jest skierowane na użytek wewnętrzny. Zbliżają się wybory. Kto jest odpowiedzialny? Niemcy, LGBT, robaki. O, to przepraszam, mówić o robakach. Przepraszam. Wracają jak bumerang, przepraszam widać. Bardzo. No teraz robaki są na, już tam nie Niemcy, tylko robaki są na że są organizowane, są konferencje, proszę sobie wyobrazić. To jest jakieś schizofrenia polityczna. Wójtanki osoby, tak, jest rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. No coś niebywałego. I oni cały czas mówią o robakach. Nie mówią o programie, o tym, co Polaków
może dotyczyć najbardziej, tak? O tym, że jest drożyzna, o tym, że są mieszkań nie można kupić i tak dalej, tylko oni mówią o robakach. No, no przecież do kogo to jest skierowane? Do ludzi myślących? No nie, no. Dobrze, wracając jeszcze do NATO. Czy spodziewa się pan zmiany strategii sojuszu w najbliższym czasie? Bo wielu mówi, że tak naprawdę tę strategię obronną, jak to do tej pory było, trzeba by było napisać od nowa, bo świat się bardzo zmienił. To już jest stanowisko NATO, jak pani zauważyła, zresztą nasi widzowie pewno też, ono cały czas ewoluuje. W zależności od zmieniających się sytuacji, to nie jest coś skostniałego, gdzie nie mamy reagować. No, proszę zwrócić uwagę, na początku, jak Rosjanie zajęli Krym, no to było tak, okej, no wzięliście to. Kraje oddały Krym, kraje zachodnie, mówię, świat zachodni, oddały Krym Rosji za nic tak naprawdę. Nie było żadnych sankcji, jakieś takie tylko kosmetyczne rzeczy, pogrożenie palcem, ale to nic nie dało. I Putin okazał się silny słabością tych właśnie struktur międzynarodowych. Czy to ONZ-u, czy NATO, czy wreszcie Unii Europejskiej. I on szedł dalej. Tutaj niestety się przeliczył. Dlaczego? Ano dlatego, że właśnie ta ewolucja stanowiska w zależności od zagrożenia, w zależności od zmieniającej się sytuacji jest bardzo wyraźna i to będzie. Najprawdopodobniej zostanie to ujęte również w dokumentacji NATO. Przecież te państwa NATO spotykają się, wszyscy członkowie spotykają się w jakichś miejscach i tam są uzgodnione stanowisko, ale z tego jest wypracowana również strategia działania na wypadek zagrożenia z innych kierunków i tak dalej. Tak? Myślę, że to będzie dalej funkcjonowało i ewoluowało szybciej. Czy my dzisiaj NATO możemy nazwać jeszcze sojuszem wyłącznie obronnym? Ja nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie bez jakiejkolwiek rezolucji jakiś kraj NATO napadł na swojego sąsiada czy na inny kraj. Mm-hmm. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Ktoś powie Afganistan, a Irak. No tutaj były rezolucje ONZ-u. Czyli było prawne jakieś wsparcie tego. Oczywiście można dyskutować na ten temat, tak? Natomiast NATO dalej jest paktem obronnym. Oczywiście rezerwując sobie prawo do tego, żeby przejść do ofensywy wtedy, kiedy któryś z krajów jest zagrożonym. No dobrze, to jeszcze pytanie już naprawdę na koniec, które wraca do nas jak bumerang. Oczywiście pan się za chwilę uśmiechnie pod nosem, twierdząc, że niewiele na ten temat wiemy i to jest jasna sprawa, że niewiele wiemy, ale no coraz więcej informacji agencyjnych, były szefów FSB, wypowiedzi na przykład się pojawia w kontekście tego, co dzieje się na Kremlu. Co do jednego chyba nie mamy wątpliwości, że Putin władzy nie odda sam z siebie. To jest jasna sprawa. Tylko pytanie, czy pomogą mu odejść z tego świata ludzie z Kremla, czy to się może zakończyć jakoś inaczej? Czy pan wierzy w scenariusz przewrotu na Kremlu? Czy absolutnie uważa pan, że jest to w obecnej sytuacji niemożliwe? Wierzę, że historia się lubi powtarzać. Wierzę, że to, co się działo na przestrzeni dziejów w carskiej Rosji, w bolszewickiej Rosji, że no tam mamy przecież doświadczenia z tych przewrotów pałacowych na Kremlu. Ufam, że to nastąpi jak najszybciej. Czy, no tak, Putin nie odda władzy, natomiast po tym roku czasu tej wojny Rosjanie zaczynają czuć sankcje i te sankcje są coraz bardziej widoczne. Rosja zaczyna bankrutować i to mówią o tym nie tylko wojskowi, nie tylko politycy, ale również i eksperci ekonomiczni, którzy obserwują rynki, to co się dzieje. No, by tak się stało. Dziękuję bardzo. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka. Zmęczony? Tak oczami pan już ma mnie pan dość, tak? Wciągnęła mnie pani komentarz. Jeszcze w jedno pana wciągnę, bo za chwilę będę z Krzysztofem Brejzą na ten temat rozmawiać, ale słyszał pan o propozycji ustawy tak zwany Lex Pilot?
Tak, słyszałem. Bo dzisiaj, drodzy Państwo, gdyby ktoś miał ochotę, wysłuchanie publiczne w Sejmie odbędzie się w tej sprawie, w sprawie rządowego projektu Lex Pilot. Oczywiście większość organizacji wybiera się do Sejmu ze stanowiskiem, żeby natychmiast zastopować dalsze prace nad tym koszmarkiem legislacyjnym, bo no, jest on antykonsumencki i antyobywatelski według większości organizacji. Chodzi o projekt, przypomnę, prawa komunikacji elektronicznej i związanych z nim ustaw. Jeden z proponowanych zapisów ustala kolejność kanałów programów telewizyjnych na pilocie. Także na 5 pierwszych miejscach znalazłyby się kanały telewizji rządowej. No tak. Teraz uwaga. To się robi tuż przed wyborami. No, kampania trwa. Tak, oczywiście. Rządzącym zależy na tym, żeby... No bo kto ma telewizję naziemną i jakie są w telewizji naziemnej kanały? Wszystkie kanały informacyjne to są kanały prorządowe. Jest TVN oczywiście, jest Polsat, ale to jest tylko wydarzenia i fakty. Natomiast przez cały czas TVP Info bombarduje tych ludzi swoimi tak zwanymi informacjami. I chodzi o to właśnie, żeby po co tam gdzieś klikać. Trach, mamy, chcę posłuchać pogody, ale przy pogodzie, przy sporcie mamy jeszcze informacje. No, dzisiaj wysłuchanie publiczne w Sejmie w tej sprawie, przypominam Państwu. Krzysztof Przepiórka, raz jeszcze bardzo dziękuję. A u Państwa już za chwilę senator Krzysztof Brejza. Zapraszam na to spotkanie. To znaczy, mówiąc krótko, cała kampania na przykład robaczana w cudzysłowie PiSu, o której nie wspomnieliśmy, a która jest, można powiedzieć, jednym nowym elementem, to co ja oglądam, oglądając media prorządowe, oglądam od już dobrych kilku dni nieustannie robaki, którymi rzekomo Trzaskowski chce karmić Polaków. No i cóż może na to poradzić, że to jest, że powiem, wyciągnięcie jakiegoś punkciku z jakiegoś dość wątpliwej wartości dokumentu, który nigdy nie wejdzie w życie. Ważne, że można nim straszyć ludzi i przedstawić jako tajny plan. Dobrze, panie profesorze, ale skoro jedzenia mięsa i zastąpienia ich robakami. To właśnie te robaki są symbolem upadku poziomu umysłowego. Inaczej, to nie jest upadek poziomu umysłowego, tylko pewnego cynizmu polityków, w tym wypadku PiSu, którzy tymi robakami straszą tych biednych Polaków, no licząc, że oni nie, są kompletnie bezkrytyczni wobec tego przekazu. Państwa gościem senator Krzysztof Brejza, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, i w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy muszę to podkreślić, jedna z pierwszych ofiar inwigilacji Pegasusem. Dzień dobry, panie senatorze, cieszę się, że się udało nam połączyć, co prawda z jakimś opóźnieniem, ale jednak kłaniam się. Kłaniam się również pani i naszym widzom. Panie senatorze, do robaków wracać nie będę, ale celowo przypomniałam ten cytat z pana profesora Antoniego Dudka, bo on pokazuje to, że weszliśmy już w czas kampanii wyborczej. Mamy tak, mamy Wille Plus, mamy taką, a nie inną sytuację w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju. Mamy taką, a nie inną sytuację, jeżeli chodzi o środki unijne, zresztą przez aferę w NCBiR prawdopodobnie kolejne środki z Unii stracimy. Mamy niezałatwione pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Inflację na niemal 17-procentowym poziomie, inwigilację Pegasusem przedstawicieli opozycji i pytanie, właśnie od tego chciałam zacząć. Czy to nie jest tak, że my już dzisiaj możemy powiedzieć, że te wybory w roku 2019, które się odbyły, były po prostu nieważne? No bo jeżeli się inwigiluje szefa kampanii wyborczej, jeżeli się inwigiluje Jacka Karnowskiego, który nadzorował powstanie Paktu Senackiego, no to to już jest podanie w dużą wątpliwość tego, na jakich zasadach i czy uczciwych w ogóle ta kampania i te wybory się odbyły. Pani redaktor, dziennikarze Superwizjera w sobotę w reportażu Jaszczurka bardzo mocno udokumentowanym ujawnili, że ta prowokacja związana z inwigilacją opozycji w trakcie wyborów w 2019 roku i szerzej z wpływem na przebieg kampanii wyborczej, z rozbiciem tej kampanii wyborczej przez służby nadzorowane przez Mariusza Kamińskiego, miała znacznie większy stopień perfidii. Jestem pewien, że nowe informacje również ujrzą światło dzienne. To jest Rzeczpospolita w bardzo głębokim kryzysie. Państwo PiS doprowadza do sytuacji, gdzie nie istnieją bezpieczniki demokratyczne,
przestała istnieć jakakolwiek kontrola wewnątrz administracji, kontrola wewnątrz służb, kontrola wewnątrz samej prokuratury, opamiętanie takie bezpieczniki, które zahamowałyby proces zawładnięcia tymi instytucjami siłowymi przez zorganizowaną grupę przestępczą. Ja stawiam tezę, że wybory przeprowadzone zostały nawet nie tyle przez same służby nadzorowane przez Kamińskiego i przy udziale też oczywiście Zbigniewa Ziobry, o ile przez zorganizowaną grupę przestępczą. Mówiła o tym zastępca prokuratora generalnego, bardzo doświadczona prokurator Marzena Kowalska. Mówiła o tym w kontekście jednego tylko przestępstwa związanego z Pegasusem, czyli wyjścia poza zakres kontroli operacyjnej. Nawet przestępstwem było samo wystąpienie o tę kontrolę operacyjną, ale zasysanie danych z mojego telefonu sprzed 10 lat. Przecież w tej sprawie doszło do ataków w kampanii wyborczej z zafałszowanymi treściami. Źródłem Pegasusa ujawniła tę aferę w ogromnym stopniu sama telewizja rządowa, atakując mnie fałszywymi treściami. Ale tak, co przypomnijmy, więcej... Przypomnijmy, panie senatorze, że Pegasus pozwala nie tylko na permanentne śledzenie, podsłuch, sprawdzanie tego, co jest w telefonie, ale także na manipulację tym, co w telefonie się znajduje. Znaczy tam można za pomocą Pegasusa wrzucić wszystko, na przykład kwestie pornografii albo zmienić treść SMS-ów, no, bo do tego Pegasus dziennikarze, jest zdolny. Dziennikarze superwizjera ujawniają w tym materiale, on będzie powtórzony w wtorek, że wgrano do telefonu mojego prawie gigabajt danych. To był atak nie tyle na jednostkę, ile na uczciwość wyborów. Szanowni Państwo, system demokratyczny opiera się na tym, że nasi widzowie co 4 lata mają prawo do uczestniczenia w wyborach, które zgodnie z orzecznictwem też Trybunału Konstytucyjnego powinny być przeprowadzone w sposób uczciwy. Wyborami jest nie tylko dzień głosowania, ale wybory to przede wszystkim kampania wyborcza i możliwość zapoznania przez państwa z nieskrępowanym programem różnych ugrupowań politycznych i państwo decydujecie w tej kampanii wyborczej, w tym wielkim święcie demokracji, komu powierzycie losy Rzeczpospolitej. Jeżeli ta kampania wyborcza rozbijana jest przez grupę przestępczą, która popełnia całą masę przestępstw, to nie żyjemy już w demokracji, żyjemy w systemie pomiędzy demokracją a państwem autorytarnym, czyli w anokracji, a o samej publikacji tych treści przecież jeszcze zanim afera Pegasusa 2 lata temu wybuchła, to miałem u pani redaktor okazję rozmawiać też w reportażu. Natomiast w tym reportażu superwizjera dziennikarze rysują tezę, że media rządowe przy udziale niestety prokuratury, i tu będzie odpowiedzialność pana Ziobry, z premedytacją publikowały konfabulacje, no dobrze, panie przedstawiając senatorze, je jako wiarygodne zeznania. Okej, tylko ja pytam pana o to, czy państwo jako opozycja, jako politycy będą w ogóle zadawać głośno pytanie na temat uczciwości i przeprowadzenia z prawem wyborów parlamentarnych roku 2019, czy państwo już to po prostu zostawiają, było, minęło, jesteśmy przed kolejnymi wyborami, nie ma sensu wracać do tego, co było w roku 2019? Ale to wszystko trwa nadal, pani redaktor. Zbudowany jest system kontroli przez grupę tak naprawdę przestępczą, system wpływu na procesy demokratyczne i wszystkie te rzeczy, o których pani redaktor mówiła, programy Wille Plus, wyprowadzanie pieniędzy z NCBR-u, wpływ na telewizję rządową, powoływanie jakiejś fundacji gdzieś na lewo, wypompowywanie pieniędzy. To jest element budowy państwa mafijnego. I Rzeczpospolita jest w głębokim kryzysie. Pegasus jest jednym z elementów też tego kryzysu. Niszczenie opozycji i niszczenie wybranych opozycjonistów, niszczenie również osób niepokornych, które mogą zagrażać temu systemowi mafijnemu. I my też będziemy o tym oczywiście mówić, bo musimy zarysować obraz i społeczeństwo musi mieć świadomość, że Polska jest w bardzo głębokim kryzysie, że podstawowe wartości, takie jak praworządność, demokracja, swoboda wyrażania opinii i możliwość uczestniczenia w kampanii wolnej od wpływu służb i wolnej od wielkiego wpływu informacyjnego zorganizowanej grupy przestępczej, społeczeństwo musi mieć świadomość, jak brudna będzie to kampania.
Ale to można zmienić. Można to zmienić w wyborach, idąc i głosując na koalicję obywatelską, na środowiska prodemokratyczne. Jeśli pan pozwoli, bo taka formuła trochę naszego programu też jest, ogląda nas wiele tysięcy osób, część z nich pisze komentarze i zadaje pytania naszym gościom. I pan Darek skomentował sprawę w dość, wydaje się, brutalny, ale chyba trafny sposób. On bowiem napisał tak: ludzie mają gdzieś Pegasusa, nim rachunków nie zapłacisz. Nie ma pan takiego poczucia, że rzeczywiście na ludziach Pegasus nie robi większego wrażenia, ponieważ ich samych nie dotyczy? Dotyczy wartości w polityce, dotyczy fundamentu, jakim jest demokracja. Rachunki zależą od ekipy, która rządzi. Jeżeli w procesie demokratycznym nasi widzowie nie mają możliwości zapoznania się z programem wyborczym, z racjonalnością w polityce i nie mogą swobodnie wybrać do rządu ludzi spoza układu mafijnego tak naprawdę, tylko w kampanii wyborczej dochodzi do manipulacji i część ludzi poddana tej manipulacji głosuje na partię układu mafijnego, no to wiąże się to potem z konsekwencjami. No konsekwencje są takie, że ten układ mafijny zdobywa spółki Skarbu Państwa, zdobywa różnego rodzaju sektory związane również z energetyką, zdobywa wpływ na Narodowy Bank Polski, na politykę fiskalną i końcowo, tu powiem panu Darkowi, końcowo uderza to w samego wyborcę, bo rządzą ludzie nieprzygotowani, rządzą ludzie niekompetentni, ale rządzą ludzie związani z tym układem, który doi Rzeczpospolitą, bo tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby doić. Rozpoczęło się oczywiście od ujawnionych przeze mnie nagród tak zwanych Beaty Szydło, a teraz ten proceder wypracowany został w miarę też ze zbliżaniem się terminu wyborów, z tą świadomością, że ten układ może stracić władzę, do rozmiaru wypompowywania wielu milionów, gdzie dwudziestoparolatkowie dostają po kilkadziesiąt milionów dotacji, gdzie fundacje ludzi związanych z PiS dostają nieruchomości, kasy na te nieruchomości, na wille, na apartamenty, po to, żeby kosztem budżetu państwa, kosztem pana Darka, kosztem naszych widzów, zbudować sobie Arkę Noego na możliwość utraty władzy. Panie przeżycia, dzisiaj... na przeżycia za państwowe, bo to nie są pieniądze wypracowane przez tych ludzi. To są pieniądze zdzierane z budżetu państwa w sytuacji, w której brakuje pieniędzy na psychiatrię dziecięcą, brakuje pieniędzy na służbę zdrowia i te pieniądze zamiast trafiać tam, gdzie są wielkie potrzeby społeczne, gdzie ludzie zbierają na zbiórkach publicznych pieniądze na leczenie chorych dzieci, te pieniądze grabione są, wyprowadzane do jakichś własnych celów politycznych, na przetrwalniki. O tym za chwilę będziemy mówić. O tym za chwilę jeszcze będziemy mówić, panie senatorze, szczególnie w kontekście utraty pieniędzy z Unii Europejskiej. Mamy lekkie opóźnienie, więc ja z góry państwa przepraszam, to trochę tak brzmi, jakbym nie słuchała i przerywała panu senatorowi, ale to jest kwestia opóźnienia na łączach. Panie senatorze, kończąc temat Pegasusa, bo jeszcze mamy kilka ważnych przed sobą. Dzisiaj prezydent Sopotu Jacek Karnowski ma przed Senacką Komisją do spraw wyjaśnienia przypadków inwigilacji odpowiadać. Ma odbyć się wysłuchanie, a jej przewodniczący, czyli Marcin Bosacki, mówi tak: jestem przekonany, że do końca kadencji, myślę nawet, że pod koniec wiosny, przekażemy Senatowi i społeczeństwu rekomendacje, jak poprawić działanie służb w kwestii inwigilacji. Co to oznacza, że przekażą przede wszystkim społeczeństwu rekomendacje? Znaczy, jak się mamy my bronić przed inwigilacją, czy o co tutaj chodzi? To już jest zadanie oczywiście samej komisji. Ja nie jestem członkiem komisji, natomiast komisja wyciąga wnioski, zbiera informacje od ekspertów. Pracuje też oczywiście nad własnymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Żyjemy w czasach postpolityki, gdzie społeczeństwo zarzucane jest informacjami bzdurnymi o jedzeniu jakichś robaków, ale gdzie ten układ władzy próbuje manipulować również ludźmi i polityką informacyjną nieprawdziwą wielkiego sektora, ogromnego sektora tego układu mediów rządowych, ale również poprzez wpływ i pozyskiwanie danych
z telefonów. Tego dotyczą też przecież wszystkie te rzeczy związane z poszerzaniem pola inwigilacji. Z jednej strony dotyczy to do rozbijania procesu demokratycznego, a z drugiej strony wyobrażamy sobie sytuację, gdzie drobny przedsiębiorca w niedużym rejonie Polski, wchodząc w konflikt z działaczem PiS-u, może być poddany tego typu nielegalnym działaniom, bo bezpieczników żadnych nie ma. Każdy może zostać Sebastianem z Oświęcimia, na każdego może wpaść kolumna rządowa przez zupełny przypadek, ale też każdy w swojej działalności, w swojej pracy może wejść w konflikt z człowiekiem z układu, bo ten układ, który został pobudowany mafijny, to nie jest układ tylko w wielkich spółkach, w służbach, na szczytach prokuratury, ale to jest układ władzy schodzący bardzo nisko do polityki gminnej, niemalże sołeckiej. To jest partia władzy, która zawłaszcza wszystko. Proszę zobaczyć, w jaki sposób Orlen nawet gazety lokalne przejął, gdzie to pole informacji dla naszych widzów jest coraz węższe. No, państwo nie musicie lubić polityka Platformy, ale albo samej Platformy, albo nie wiem, Lewicy, PSL-u, ale państwo powinniście mieć możliwość weryfikacji informacji. Bo jeżeli za chwilę będzie tak jak w Lex Pilot, gdzie na pierwszych 5, 6, 10 kanałach będzie tylko głos tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego, gdzie wszystkie gazety lokalne, wszystkie portale lokalne, media społecznościowe, które już teraz są zawalane kontentem w przeróżny sposób budowanym przez ten układ, przez partię władzy, no to wtedy społeczeństwo traci możliwość wyboru. Tak jak mówię, tu nie chodzi o to, czy ktoś jest sympatykiem PiS-u, czy Platformy, czy Lewicy. My się różnimy, my mamy różne poglądy na życie, my mamy różne poglądy polityczne, ale wyborcy powinni mieć prawo weryfikacji informacji. Nie ma już mediów publicznych, są media rządowe, też nie mówmy, że są jakieś media publiczne. Jak nie ma możliwości weryfikacji informacji, i nie ma możliwości takiego zderzenia, że do państwa zaraz głos innej osoby przestanie docierać z innymi trochę spostrzeżeniami, no to znika z przestrzeni publicznej krytyczne myślenie, znika jakakolwiek refleksja, końcowo znika kontrola nad czymkolwiek i Rzeczpospolita stoczy się już zupełnie do państwa PiS w czystej postaci. Tak? Panie senatorze... Nie będzie już Rzeczpospolitej Polskiej, będzie po prostu czysta Polska PiS-u, jednej partii, tak jak to było za komuny. Panie senatorze, gdzie głos opozycji będzie wybrzmiewał w jakichś biuletynach nieoficjalnie wydawanych. Panie senatorze, w kontekście mediów rządowych... Nie mogę nie wspomnieć o tej sytuacji i posłużę się cytatem z Donalda Tuska, który w kontekście śmierci syna pani Magdaleny Filix, czyli posłanki Koalicji Obywatelskiej, napisał: rozliczymy PiS z każdego łajdactwa, ze wszystkich ludzkich krzywd i tragedii, do jakich doprowadzili sprawując władzę. Przysięgam. Tak napisał były premier po tragicznej informacji, która pojawiła się w przestrzeni publicznej. Czy pan ma coś tutaj do dodania? Co można powiedzieć, oprócz tego, że pęka serce? Co można powiedzieć, gdzie media rządowe wyzbyte są krzty empatii, gdzie ta granica, żeby nie tykać rodziny, dziecka, jest już bardzo, bardzo głęboko przekroczona? Co można więcej powiedzieć, kiedy czyta się publicystów mediów rządowych, którzy piszą o tym, że trup się ścieli gęsto, tworząc jakąś taką narrację okrutną, barbarzyńską. Ja nie poznaję tych ludzi, powiem pani. Ja nie poznaję tego, co Jarosław Kaczyński uczynił z polską dawną, tak zwaną prawicą, z polskim tak zwanym dawnym konserwatyzmem. Ja nie poznaję wielu osób, też po drugiej stronie, starszej daty można powiedzieć, posłów PiS-u, którzy w tym tkwią, którzy nie mają odwagi wypowiedzieć własnego zdania. Cieszę się, że jest ostatni, można powiedzieć, taki głos trudno powiedzieć, że tu się cieszyć, ale
ostatni głos tego polskiego prawdziwego konserwatyzmu, no to jest pan Terlikowski, który stawiał tamy jako jedyny w tamtym kręgu. Też go spotkała fala za to hejtu i nienawiści. Także od Przemysława Czarnka, który groził mu sądem, tablicy, przypomnę. Nie ma polskiego konserwatyzmu. Panuje jakieś takie zdziczenie straszne, przekroczenie granic, gdzie wydawało się po zaszczuciu niebywałym przez media rządowe Pawła Adamowicza, gdzie to ostrze trafiło w jego serce, wydawało się, że najdzie jakaś refleksja. To jest system opierający się na niszczeniu ludzi, system PiS władzy opierającym się na permanentnym konflikcie. Zaczęło się przecież od śmierci Barbary Blidy, od zaszczuwania nielegalnej operacji wobec Leppera. Część tych ludzi miała wyroki, została ułaskawiona przecież przez prezydenta Dudę. Dzisiaj to samo zrobili z Pegasusem. System niszczenia ludzi, żerowania na właśnie takich akcjach nagonkowych. System, który się zapada w tej nienawiści i za nim widać i popęka. Nam to spotkało koleżankę, posłankę. Wszyscy jesteśmy raz z nią, z jej bliskimi. Tak. Coś okrutnego. Jutro pogrzeb Mikołaja. I postawmy tutaj kropkę. Szanując też prywatność i trudny, koszmarny moment w życiu tej rodziny. Panie senatorze, chciałabym jeszcze wrócić, jeżeli pan pozwoli, do skutków afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, bo dzisiaj Wirtualna Polska donosi, że no, oczywiście okazuje się, że NCBR wstrzymało wypłaty z programu Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe nie tylko dla kontrowersyjnych spółek, wokół których pojawiły się pytania o terminy, o wysokość wsparcia, ale także wstrzymano wypłatę pieniędzy, co najmniej do końca kwietnia, dla tych uczciwych firm, które miały dostać pieniądze na swoją działalność, którym to przyznano dofinansowanie. Dziesiątki firm uczciwych ucierpią w wyniku tej całej sytuacji, no a w konsekwencji może się okazać, że Polska straci setki milionów złotych z unijnej kasy. To jest kolejny kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o dofinansowanie polskich firm innowacyjnych, przedsiębiorstw, etc. To jest także kolejny bardzo poważny skutek tego, co dzieje się w NCBiR. Wiemy, że podobno CBA ma zabezpieczać telefony i komputery pracowników, ale nikt nic oficjalnie w tej sprawie nie chce powiedzieć. To jest, no to jest wielka klęska i szkoda czasu tak naprawdę też. Szkoda zmarnowanego ogromnego czasu z KPO, gdzie samorządy są przygotowane do inwestycji. W moim regionie samorządy miały budować drogi lokalne, miał powstać część szpitala, miał zostać wprowadzony ogromny program profilaktyki onkologicznej dla podstawowych ośrodków opieki zdrowotnej ze środków tylko KPO. Tego typu głupota w polityce związana na przykład z KPO, no, powoduje to, że wzrasta liczba zgonów. Ludzie nie diagnozują wcześniej wielu chorób. To jest coś okrutnego. Z drugiej strony NCBR, zapaść wielka inwestycyjna, ogromna inflacja, spowolnienie gospodarcze. Naprawdę polska gospodarka, ludzie, którzy pracują, tworzą miejsca pracy, którzy utrzymują rodziny, nie potrzebują tych środków. Czy gospodarka nie potrzebuje innowacji? Żal najbardziej zmarnowanego czasu, tych kilku lat spowolnienia, bo Polska uczestniczy w takim globalnym wyścigu razem z innymi gospodarkami Unii Europejskiej, z innymi państwami na świecie. I te kilka lat to są lata zmarnowane dla gospodarki. One będą odbijać się czkawką przez wiele.
Panie senatorze, Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że wszystko, co się wydarzyło w NCBiR, zostało odkryte wcześniej, że działania zostały podjęte w porę. O tym mówi też Adam Bielan, tłumacząc, że jeszcze przed publikacjami mediów no, pewne rzeczy zostały wstrzymane i że właściwie sprawy nie ma, ponieważ te pieniądze nie trafiły na niczyje konta. No trudno jakby odmówić logiki tej argumentacji. No skoro pieniądze nie trafiły, no to sprawy może nie ma. Sprawa jest, bo została wykryta przez dwójkę bardzo dobrych posłów śledczych, przez Michała Szczerbę i Darka Jońskiego. Przy udziale to rzeczywiście wolnych mediów. Pytanie, co byłoby, gdyby nie praca posłów opozycji, tych, którzy też są wściekle atakowani. Co gdyby nie funkcjonowanie rynku wolnych mediów, bo gdybyśmy zobaczyli, że państwo, w którym nie ma wolnych mediów i pracy opozycyjnej w zasadzie już nie ma, no to co by się stało, panie redaktor? No pieniądze by popłynęły, pobudowany jest układ. To jest układ wielopoziomowy, jak ośmiornica, czerpiący i u pana ministra Czanka ze środków. I przecież środki do Tadeusza Rydzyka wypływają z różnych instytucji, od Ministerstwa Obrony Narodowej przez Ministerstwo Zdrowia. I wielkie pieniądze, które przepływają przez spółki Skarbu Państwa, przez fundacje powstałe spółki, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo na jakie imprezy. Żadna służba tego nie bada, bo nie będzie badać swoich. Tu posłowie opozycji wykryli tę aferę i zablokowali wypływ pieniędzy. No, działa państwo mafijne, no, słów brakuje. Utrudniane jest działanie tych instytucji, które jeszcze mają jakiekolwiek środki działania, czyli Najwyższej Izby Kontroli. Proszę sobie też przypomnieć, jak NIK chciał wejść do Fundacji Orlena albo do Orlenu. Zostało to bezprawnie zablokowane. To jest walka z układem mafijnym. No to w tym kontekście, panie senatorze, już tak na koniec. Jakie opozycja ma szansę na wygraną, jeżeli sytuacja w kraju wygląda tak, jak pan wspomniał? Jeżeli mówi pan o tym, że wszystkie demokratyczne bezpieczniki zostały wyłączone. Jeżeli nie ma mowy o równym dostępie do mediów kiedyś publicznych, dziś rządowych. Jeśli mamy bez konsekwencji inwigilację polityków Pegasusem chociażby. No to jakie wy macie szanse wygrać wybory? To znaczy, w ogóle zastanawiał się pan nad tym? Tak. I powiem pani, chodzi o coś więcej. I myślę, że wszystkim naszym widzom, nawet tym mającym się ludziom, osobom, które głosowały na PiS, budzi się w sercu taka myśl, że coś jest nie tak. Że niedobrze, gdy jedna opcja rządzi tyle lat, 8 lat, doprowadzając do tak dużego kryzysu. Jestem przekonany, że nawet część wyborców PiS czuje, że sprawy zaszły za daleko i chodzi tutaj o bój o wartości. Ponieważ wartości, jak takie jak demokracja, uczciwość w polityce, prawdomówność, praworządność stoją znacznie, znacznie wyżej nad wartościami zawłaszczania państwa, niszczenia ludzi, przejmowania jakichś fundacji, wyprowadzania pieniędzy i wprowadzania kłamstwa do życia publicznego i zaduszania też oczywiście w przestrzeni publicznej przez media rządowe. To będzie wielki spór cywilizacyjny o to, czy Polska ma być państwem zachodu, państwem otwartości, również różnorodności, ale też cywilizacja zachodu to jest mówienie prawdy, bój o prawdę i odwaga w tym boju o prawdę. Czy to będzie jednak państwo pisowskie modelowane na... Panie senatorze, i tu jeśli pan pozwoli, stawiamy kropkę, chodzi ponieważ... Chodzi oczywiście o tę budowę oligarchii, tak jak pobudował to Łukaszenko u siebie, czy jak pobudował Putin, niszczenie mediów. Część z tych ustaw, powiem pani, tak jak patrzyłem na ustawę dotyczącą zniszczenia TVN, to była kopia ustaw z Dumy Rosyjskiej. To jest walka o demokrację. Jestem pewien, że siłą serc Polaków tę walkę wygramy.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Pozdrawiam i do zobaczenia. Spokojnego, dobrego dnia. I to wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo Państwu dziękujemy za liczną obecność już od samego poniedziałku. To dobrze wróży na najbliższy tydzień. Bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami. Oczywiście zapraszamy na jutro. Wracamy o godzinie 9.07. Państwa gościem będzie m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który dziś odpowiada w sprawie inwigilacji Pegasusem. W ubiegłym tygodniu okazało się, że on także jako twórca paktu senackiego inwigilowany przez polskie służby był. Ale oczywiście nie tylko o tym mówić będziemy. Także już dziś zapraszam. Kłaniam się. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Magda Schmidt. Do zobaczenia. Wracamy jutro o 9.07.